Witamy w kolejnym odcinku Na Gorąco. Przemysław Gawin. Christian Bank. Bytowia przegrywa dzisiaj z Olimpią po Grudziądz 1-0. Po golu jej byłego zawodnika, Mateusza Klichowicza, więc no, Klichowicz może sobie zapisać dzisiaj fajną historię, że tutaj bramkę strzelił właśnie na stadionie w Bytowie. No dokładnie, tak jak wspominałem w relacji radiowej, że nie mógł chyba sobie lepszego miejsca wymarzyć na to, żeby zdobyć swoją pierwszą bramkę w nowym klubie na stadionie swojego starego klubu, z którego odszedł dopiero latem. No i dzisiaj Klichowicz pokazał to, z czego go znamy z Rudek z Bytowi. Pokazał swoje atuty, czyli tę kreatywność, podłączanie się do akcji ofensywnych, no i zrobił to chyba na co liczyli w jego wykonaniu w Olimpii Grudziądz, czyli wykończył akcję, wykończył tę sytuację po błędzie. I Filipa Modlewskiego i Mateusza Szmańca to tak się złożyło na spółkę. No i wtedy Klichowicz to wykorzystał. No i Olimpia dzisiaj wywozi 3 punkty z Bytowa po bramce byłego zawodnika Drutek z Bytowi, który chyba był jednym z lepszych zawodników Olimpii Grudziądz w tym spotkaniu. Drutek z Bytowia przegrywa po raz drugi rzędu i mam wrażenie, że tak samo jak w Tychach dzisiaj brakowało takich konkretów, bo nawet stałe fragmenty gry, no niby byliśmy cały czas blisko, ale tych takich bardzo czystych, klarownych sytuacji ciągle nie ma. No i ciągle powtarza się to samo, czyli troszeczkę czasami zbyt koronkowe akcje i brak strzałów w decydujących momentach. No moim zdaniem zabrakło trochę takiej agresywności w końcówce spotkania, bo można było bardziej ugryźć rywala w tej końcówce, a nie do końca by to robiła. I prawda, były takie, nie wiem, kilkadziesiąt minut po tej, no może nawet 25 minut w drugiej połowie, że tak niewiele się działo na boisku. No właśnie, właśnie. Tutaj chyba troszeczkę mocniej można było zaatakować w tych sytuacjach, bo na pewno dzisiaj Olimpia była do pokonania. Było parę sytuacji. Na pierwszej połowie miał Janusz Surdykowski bardzo dobrą sytuację, kiedy z główki chociażby mógł strzelić, miał dużo miejsca i czasu. No potem jeszcze rzut karny niewykorzystany przez Surdykowskiego. No dzisiaj Surdykowski mógł strzelić nawet 2 bramki. No nie grał źle Surdykowski, tak? No, zastawiał się, no, zgrywał piłki, ale no, brakowało mu tego, tej kropki na tee. No właśnie, tego czego wymagamy od napastnika, czyli zdobyczy bramkowej mu dzisiaj zabrakło. No niewykorzystany rzut karny. No Surdykowski przyzwyczaił do takiego strzelania rzutów karnych, że albo się uda, albo się nie uda, że na takiej wysokości dobrej dla bramkarza. Jeżeli bramkarz wyczuje, to często potrafi obronić te strzały Surdykowskiego z rzutów karnych. Do tej pory się udawało Surdykowskiemu pokonywać bramkarza, no ale dzisiaj mu to nie wyszło. Dzisiaj nie pokonał golkipera Olimpii. No i cóż, no i Surdykowski, ogólnie można mu ten występ zaliczyć raczej na plus, no bo jednak to był zawodnik, który potrafił się w kilku sytuacjach ładnie zastawić, ładnie pograć piłką, ładnie też odebrać piłkę obrońcom Olimpii w trudnych sytuacjach, ale zabrakło właśnie tego, jak mówisz, tej kropki nad i w jego wykonaniu. Jeśli chodzi o Bytowy, tutaj też no, mamy problem na skrzydłach od jakiegoś momentu, bo ten Stawski szuka i szuka tych rozwiązań. Dzisiaj rozpoczął Kamiński na prawym skrzydle, a na obronie zagrał Modelski. No i to dzisiaj się nie sprawdziło. Jakubowski nieźle zaczął, ale ta druga połowa też raczej już na minus w jego wykonaniu. No tak, Jakubowski. Pierwsza połowa mogła się podobać naprawdę w jego wykonaniu. On kilka razy ładnie podłączył się do sytuacji ofensywnych, był jednym z no, lepszych zawodników Drutek z Bytowi przed przerwą, ale po przerwie bardziej bym pochwalił Biela, który pojawił się na boisku, bo on naprawdę dał trochę ożywienia w poczynania. Szczególnie na prawej stronie Drutek z Bytowi w kilku sytuacjach ładnie podążył za akcją, ładnie też wyglądała ta jego współpraca z Sebastianem Kamińskim w kilku sytuacjach i myślę, że tutaj naprawdę można pochwalić go za ten występ w drugiej części spotkania, za tę zmianę, bo naprawdę dał dosyć dużo do tej gry ofensywnej po prawej stronie, bo w pierwszej połowie no to tak naprawdę prawa strona była rzadko, a prawie w ogóle nie wykorzystywana przez zawodników Drutek z Bytowi. No w drugiej połowie to się trochę zmieniło. A co myślisz o wprowadzeniu Frana Gonzaleza w tej końcówce spotkania? Myślisz, że mógł wejść na boisko na przykład Orlandek Pasa, żeby gdzieś wspomóc Janusza Surdykowskiego w tych ostatnich fragmentach spotkania? Myślę, że zmiana Frana to nie był najgorszy pomysł, bo wiadomo, stałe fragmenty gry, tutaj króluje hiszpański zawodnik, potrafi strzelić bramki już dwie w tym sezonie, więc ta zmiana dla mnie okej.
No pytanie, czy musiał wchodzić Sławomir Duda, tak? Za Bartłomieja Poczobuta, no ale to już jest takie troszeczkę gdybanie, no te zmiany nie były ogólnie najgorsze, prawda? One coś dały zespołowi. No Orlando może przez to, co zrobił w Tychach, to jeszcze nie było jego najlepsze, też zmarnował w ostatnich sekundach dobrą okazję, więc może dlatego może trener no, postawił teraz na coś innego, a teraz dostajemy sygnał, że za chwilę Jupitery zgasną, więc tak chyba będziemy musieli powoli się żegnać z państwem. No Bytowia dzisiaj przegrywa 1-0. Nie graliśmy źle, ale brakowało tego czegoś, tej kropki na D i, no i chyba to z takim przesłaniem Zabrakło trochę szczęścia też w niektórych sytuacjach. No niewiele brakowało, no ale mam nadzieję, że w Łęcznej będzie zdecydowanie lepiej. No to na tyle. Przemysław Gawin. Krystian Błank. A to był kolejny odcinek Na Gorąco, a światła już gasną.